Witam was moi drodzy na dzisiejszym odcinku. Dziś dla nas jest bardzo ważny dzień, tak jak wczoraj, bo wczoraj pokazałem wam nowy dom ekipy, a dzisiaj słuchajcie, otwieramy sklep na tym filmie. Podczas tego filmu zobaczycie otwarcie sklepu, a przy okazji zobaczycie też reakcję domowników, tych, którzy tutaj nie byli, na ten właśnie dom, na tą właśnie chatę. Także zostawiajcie oczywiście łapy w górę, subskrybujcie kanał, kto jest nowy, czerwony przycisk jest na moim palcu, nie ominie was wtedy żaden film. I oczywiście wbijajcie na ekipatonosi.pl po koszuleczki, po opaseczki, po smyczki, po taśmę, po wszystko. Czekamy na resztę i zaraz ich, słuchajcie, wprowadzamy. Zobaczymy, jak oni zareagują na tą chatę, jak im się spodoba, albo jak im się nie spodoba. No zobaczymy. Halo, źle pojechali. Źle pojechali. Wczoraj na odcinku, słuchajcie, dla nas to było parę godzin temu. Przenieśliśmy wszystkie rzeczy, no i za chwilę odpalamy sklep, więc stres i napięcie rośnie. Bo no nie wiadomo, co się stanie, kurczę. Nie wiadomo, czy nie wysadzicie sklepu. Chyba jadą jednak z tej strony. Dzień dobry. Czy do nowego domu ekipy? Tak. Czy to właśnie tutaj? Drugi dom ekipy. Bardzo, chodźcie. Mi się to podoba, jak kaczki wielkie. No właśnie, widziałem. Bardzo fajnie, że się sfitowała kobita. Ale obcięłam koszulkę. No. Ale kurde, dobrze to wygląda. Ta? Fajnie, no. Fajnie. No, mi się podoba ta styluwa. No, kozacko. Także zobaczcie. Taki styl, tylko na ekipę to nosi, nie? Wpadajcie na sklep. Co, jesteście gotowi? Nie patrz, nie podglądaj tam. Co podglądasz już? Widziałem. A gdzie? Gdzie to jest? No tu. Dobra, to co, wchodzimy? Dawajcie, zapraszam was do środka, ja mam wszystko. A to jest garaż? To są dwa garaże. Rozumiem, że robimy tutaj chowanego. Nie, no to wiadomo, to musi być jubileuszowy 10 chowany. Dawajcie, zapraszam. Ale was nie było. Trochę nas nie było. Z wami. Więc ogólnie jest tu wszędzie dużo naszych itemków sklepowych. Chodźcie na razie w prawo, bo w prawo... Ale fajnie, no. W prawo jest serio dobrze. Fajne to szklane, nie? Patrzcie tu! Ambona! Co? Ej, ale to jest idealne miejsce do robienia imprez. Patrzcie to, DJ stoi u góry. A tutaj wiesz, falanga, nie? DJ na ambonie. A co to za kamera? A, żeby podglądać Martę, czy jak pracuje i czy pracuje. Ja, jak tu byłem z Łukiem i właśnie nagrywaliśmy odcinek pierwszy, to co było wczoraj, w sensie na kanale było wczoraj, to stwierdziliśmy, że jakbym był młodym youtuberem, to bym stwierdził, że to jest perfekcyjny dom do zamieszkania parę osób. Jakbyśmy nie wybrali naszego domu ekipy, no. Jakbyśmy na przykład rok wcześniej próbowali coś takiego zrobić, to ta chata, jeżeli nie widzieliście w całości, ale serio, jest perfekcyjna pod to. Chodźmy na ogródek. Więc taki jest ogródek. Co? Tutaj tak samo, będzie powycinane to wszystko. I tu byś basen dał i teoretycznie... Patrz stary. Dałoby się to być... Perfekcyjnie do skakania, widzisz ten dach? Powiem wam tak, nie? Nie wiem, jak będziemy się bawić wchowanego, ale... Ten dach jest dosyć niski, tyle wam powiem, nie? Dobra, chodźcie do środka. Ale ile to jest bluszczu, a wiesz? Właśnie, to mi się mega podoba, że jest tak zacienione. I teraz nikt nas nie będzie podglądał. I nikt nie będzie miał pretensji, że go nagrywamy. Możemy to nagrywać wszystko. Ej, tu możesz, to no, tutaj możesz zrobić ten cyrk, nie? I nikt nie będzie podglądał, co robisz. Tutaj ogólnie jest żarcie dla Kamelona. Także tu trzeba dać w razie potrzeby, gdyby był głodny, zbij szybka, nie? Musi być taka tutaj plakietka. Dorobimy. To jest tajemny pokój. Na razie go nie pokazujemy. Kiedyś. Ej, bo jaki telefon. Firmowy. Halo, poczta. Stachu. Ej, łazienka numer 1. Z prysznicem. O, taka elegancji. Jest, bo druga jest, uwaga, z wandą. Fajnie. Opa. Zastosowanie, to jest zastosowanie, pa. Teraz sobie elegancko. Nie. Mógł stać, bo... Tu jakbyście chcieli, to jest stolik z niezłą smyczą. Bo fajna smycz, dobrze sobie. Zapraszam was. To jest pokój pierwszy, który jest akurat aktualnie oblegany przez dziewczyny. Ale ogólnie jest, on jest mega w pozo, taki w starodawnym klimacie, ale jest spoko. Jest łóżko duże. Można chillować, jest łóżeczko. Jak będziemy mieli znajomych, którzy wbijają do Krakowa. Ale to krzesło jest super. Można ich śmiało tutaj przenocować. To po prostu jest super krzesło do tego bluszczu, co tam jest przed wejściem na taras. No. Zajmuję. A pokażę wam ciekawą rzecz w ogóle za chwilę. Pokażę wam ciekawą rzecz. Na wczorajszym filmie tego z Łukiem nie pokazaliśmy. Tego przejścia z tyłu dzisiaj pokażemy reszcie. Więc taki pokój. Będziemy chodzić do góry? Tak jak mówię, tak, zaraz pokażę wam górę. Łóżko spoko, bo jak będziemy mieli znajomych, na przykład na live'a, to... No, mogą tu spać. Mogą tu spać. Chodźmy do góry. Na górze kilka pokoi, łazienka i jakiś tutaj chłop. Nie wiem, co to jest. To jest góra. Tu jest jakaś garderoba. Tu śmiejemy się z Łukiem, że perfekcyjnie pokój pod Majka, bo Majek może tutaj stać na stojąco dalej, nie? Majek, patrz. Tu jest twój pokój perfekcyjny, zobacz. Tu może być moje biuro. On mu zupełnie... Realne. Ja wsiadę tutaj dopiero. Zupełnie mu to nie przeszkadza, nie? Patrz. No i ambona, nie? Ale w ogóle... To jest zabawne. Powiadam wam... Kto coś robił? No mówię, to jest dla DJ-a, serio. DJ tu stoi. Łaka, łaka, łaka.
Tu jakaś taka garderoba, no pewnie stąd będziemy mało rzeczy korzystać. Jak będzie już bardzo dużo rzeczy, to będą u góry. Albo właśnie po tym preskę, to jest spoko, nie? To ciężko, bo trzeba znosić wszystko, nie? Tak, zapraszam was, chodźcie. W lewo dawajcie, Piotrulo. Kolejny jest pokoi. U, tu są białe ściany, to jest fajnie. Jest łóżko kolejne, więc fajnie, od razu gotowe do spanka. No tu nic, no nic nie ma, nie? To taki po prostu pokój, nie? Ładny jest ten dom. No, no ładny, no mówię, jak na taką cenę, jak za niego dajemy, to jest w ogóle wypasione. To jest śmieszne, że tutaj nie chodzi w ogóle o meble, ani o jakiś klimat. Tu chodzi po prostu o przestrzeń. Tak, tak, tak. Czy tu jest tyle miejsca? Łazienka w kiblu. To jest dobre. Śmialiśmy się z łuki, pozdrawiam. Poczekalnia. Jak ktoś się kąpie, a ty sobie tutaj czekasz. Ja sobie siedzę, nie? Trąba długo jeszcze? Chwilę, dobra, schodzę się dalej sobie. I kolejka się przesuwa. Oj, tu jest kolejny pokój, też jest łóżko. Drewniana, tak samo. Tak samo jak w górach jest, nie? Bo w tam w górach jest pełno kocy, takich właśnie drewni. Pokój myśliwego. A książki też są w stanie domu? Ty, gry są Warcraft, jest, patrz, tam Diablo 3. I nie gra Łuki, ja to zobaczę, to... Gdzie ta? No, to już wiadomo, co będzie Marta robiła, jak będzie tutaj, sama. Fajrancik będzie grana, gdzie ta pewnie. O, i mamy nowoczesny telewizorek! O, to chodzi. Perfekcyjnie. Ej, dobra. Nawet suszki mamy na przebranie, jak Michael nosi się wyprzedało. No, jak ekipa to nosi wyprzeda bez kitu. Co to jest zapasowa szafa? Co sądzicie, ekipowicze? Fajnie, fajnie. Mi się strasznie podobają takie przeszklone te, tak dużo zieleni. No tu, moim zdaniem jest super ładnie. No. Ta kuchnia w ogóle, to szkło jest super fajnie ogarnięte. No, reakcja do mojej ekipy na drugi dom ekipy jest, myślę, jak najbardziej. No, pozytywna. W porządku, pozytywna. Nie, to może tamten dom jest ładniejszy, ale ten jest taki mega przyjemniejszy, taki jest klimat w nim. No, kozacko, mi się podoba. No, tutaj o, patrzcie się, mini gitarka, zagram sobie. O, jeszcze rower, chodź Marek, chodź. Oni też są rekwizyty, tu patrz. Co tam? Jesteśmy teraz w garażu, w którym jest BMX, stary. No, normalnie do stanowania. O, będzie. A to jest strych na w garażu. Cześć. Idziemy tędy, zapraszam. Nie, no mam nadzieję, że Marta mi ten dom też stworzy w Simsach, jakby co, nie? Tak, dzisiaj do Mixera na kanał wleciał odcinek, nie? No. Jak Marta zrobiła dom w Simsach. I teraz patrzcie to, wchodzicie sobie tutaj do ogródku i sobie myślicie, no dobra, ogródek, nie? Nic tu więcej nie ma. Nic bardziej mylnego. Otóż jest tutaj coś, otóż jest. Chodźcie za mną, nawet Piotrula tam nie był. Patrzcie to! Wow! Dobra, my mamy ten. Mamy problem. Mamy problem. Michael, ma, macie problem, nie ja mam problem. Mam na czuprynie pająka gdzieś? Masz! Serio? Serio, masz pająka na głowie. To weź go! A on gryzie? Nie wiem, weź go szybko! Dobra. Wali go! Proszę, nagraj mi tą miejscówkę, pokażesz mi na telefonie! Aha, że ten bluszy. Ha, ja! Ła, ojo! Patrzcie, widzicie te blue, widzicie to? Stary pal mamy. To jest w ogóle grane, to jest śmiesznie. No, idziemy dalej gdzieś? Idziemy dalej, no. No jaki miejsce, nie? Dżungla! Skradamy się w jakimś ten. Masz palmy, stary, na chacie. Ej, słyszę jakiś damski płacz. Magiczny pokój. Ogólnie mogliśmy wejść od strony ulicy, ale byłoby zbyt nudno. Czekaj. Nie, proszę cię, nawet nie mów mi, Piotru, no proszę, nie mów mi nawet. Spałem na wodach, to jest dobra. Nie mam kocą się. O, jest pizzeria. No, teraz się boi pająku. No i tak to wygląda. Za parę godzin odpalamy sklep, więc ten odcinek jeszcze się nie kończy, słuchajcie. Nie kończy się zupełnie, bo odpalamy sklep, będzie nasza reakcja na otwarcie sklepu. Zobaczymy, czy coś ktoś kupi, czy nie. I w środku jest mega duże miejsce, plus na zewnątrz te wszystkie rzeczy, nie? To jest fajne. No jakby ogarnąć ten ogród, a on zostanie ogarnięty, no to tutaj jest serio dużo miejsca, nawet może ogródek dosyć duży. Ale nie znamy jeszcze tego pomieszczenia. Ja myślę, że na cirku. To jest tajemnice pomieszczenia. Na cirku 5 osób na cirku może tu mieszkać. Ale jest pralka, jak w pierwszym do mojej ekipy będzie zajęta pralka, to przyjadę do drugiego do mojej ekipy, po to, żeby wybrać sobie rzeczy. Ty. Ej, to jest szyba. Które dodatkowo jest czyli, ktoś gotuje, a ty tak. Przepraszam. Schabowy z mizerią, dobra? O, podaj do stołu. Dziękuję bardzo. Także moi drodzy, no wpadajcie na ekipa.pl i kupujcie rzeczy. Czekamy na odpalenie, bo to też na tym filmie będzie. Ta chata jest bardzo pozytywna, bardzo fajna. Jak ciepło w niej. I serio pod youtuberów znów, nie? Z tego można skakać na trampolinę jakąś. No właśnie nazwać to jakoś inaczej niż ekipa to nosi niż dom ekipy 2 albo coś takiego, tylko na przykład dom ekipa to nosi, dodatkowa reklama do ekipa to nosi. No typu nie. Dom ekipa to nosi. Bo na razie, Karol nazywa tamten dom matką. Dom matka tamten jest, a to jest taki mniejszy. Nie, ale to może być dom ekipa to nosi, no. Dobra, więc jest nowa nazwa, jednak nie jesteśmy w nowym domu ekipy, tylko w domu ekipa to nosi. No trening, poszedłem się wciągnąć. No
No jasne. Mam przeszkodały. No serio, bo musiałem wiki nałożyć. Ja mam przy stanowisku zawsze domu. Mi pomagają. Ja noszę Frizika i Wujka Okiego. Ja noszę Wersa, bo jestem fanem. A ja jestem fanem akurat Friza i Wujka Okiego. Przygotowałam dla chłopa małą niespodziankę. Ja się dzisiaj solidaryzuję, zobaczcie, mam ekipkę. No i kupiłam chłopowi największy i najbardziej pyszny tort, jaki się tylko dałam wymarzyć. Bo kupiłam mu jego ulubiony tort, czyli tort bezowy. Największy, jaki widziałam w cukierni. I do tego przygotowałam jeszcze znaczek ekipy. Będą takie jakby świeczki. Zobaczcie, tak to będzie wyglądało. Patrzcie, jak ten tort wygląda. Miam, 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 tylko mam ochotę zjeść. No i dzisiaj rano pojechałam właśnie po ten tort. Miała być to niespodzianka dla Karola, ale oczywiście już powiedział, że będą świętować w nowym domu, czyli w domu ekipa to nosi, więc musiałam mu powiedzieć, że mam dla niego torta, bo wcześniej tutaj wszystko rozłożyłam. Kupiłam jeszcze, żeby nie było, że nie kupiłam. Kupiłam jeszcze talerzyki, chusteczki i łyżeczki dla wszystkich, bo to nie koniec niespodzianek. Nie mam tylko torta. Mam jeszcze, uwaga, uwaga, szampaniksy. Szampana dla pijących alkohol i piccolo dla niepijących alkohol. Czyli będziemy świętować wszyscy razem. Przestało padać, także idziemy. Elwa. Fajniusio. Moi drodzy, uwaga. Ale pięknie. Jakoś ale się... ekstra. Jak to jest beza? Tak, beza. Ale ekstra. Ale bałam się strasznie, że nie będzie noża, a jest akurat nóż, bo tylko tego nie wzięłam. Mam też szampaniksa normalnego i piccolo. Dla mnie. Dla ciebie. Mam kubeczki. Uwaga, uwaga, patrzcie. No dobrze, no dobrze, no dobrze. Godzinka 19:37. Czekamy do 20:00 i odpalamy. Are you ready? Are you ready? Ja już czuję się pod premierą, przed odpaleniem tego sklepu. Dobrze, dobrze, dobrze. Premiera tutaj jest niezła, Krzychu. A te białe najlepiej siedzą. Patrz, co się dzieje w tych białych. Nie, się zdaje, że to biedny będzie. Dobra, ej, bez kitu! A ty masz czarną, ty nie widzisz? Zobacz, co się dzieje, zobacz! Pa, ja też nic nie mam. Jestem czerwony. Dobra, proszę państwa, 19:59. Została niecała minutka. I uwaga, oficjalne otwarcie sklepu ekipy. 3, 2, 1, poszło! Dawaj, Piotr, no tu! Gratulacje dla wszystkich, uwaga! Ekipa to nosi.pl. Yeah! No, mamy to! Piękny Mati, piękny Mati, dobrze, dobrze! Poczęstujemy się tortem. Ale Weronika, dziękujemy za torcik. To jak się kroi tort? Dobra, totalnie nie umiem tego nakładać, nie? Daj mi to, ja sobie taki zjem rozwalony. Nie, to nie. Są inne rzeczy, w których jestem całkiem niezły. Na pewno nie krojenie tortu. Smaczka. A ty Radek co? Nie. Mikołaj, nie. No dobra. Dobra, i tak już tego nie jadę. Dawajcie toast. Za wspólne projekty. moi drodzy, wielkie otwarcie, zobaczcie tutaj ekipa praktycznie w komplecie, brakuje tylko trąby, są tutaj wszyscy i właśnie ruszył sklep ekipy, także wpadajcie na ekipa to nosi, tutaj macie napisane, wpiszcie sobie albo przesuńcie palcem do góry, zapraszamy przedpremierowo, specjalnie dla was na Instagramie dzień wcześniej, jutro info na YouTubie, a dzisiaj na Instagramie specjalnie dla was dzień wcześniej informacja o tym, że sklep rusza i możecie już sobie zamawiać rzeczy i kupować. To ja się idę w takim razie kopać, bo jeszcze nikt tego nie zrobił w tym domu, to ja będę pierwszy. Wziąłem sobie całe osprzętowanie. A co wy się tak śmiecie? Czy coś się tak... Ty się uśmiecha? Całą wodę pewnie się pojęła. No idź. Nie, za bardzo mnie podpuszczacie. Ale dodaj łazienki na dole. Dobra, co jest grane? Mówić. Mówić. Nie no, mikser, ty mu powiedz. Nie. Ja nie mogę, nie dam rady. Nie. Trąba przecież to mu powie. No, trąba ci powie. Idź się kąpać. Nie, zdurał się, no. Ej, dobra, fajnie wszystko. Podałby mi ktoś słuchawkę? Patrz, tu jest słuchawka, ej. Pa, 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 pa. Tu jest, nie? Pa. Patrz, patrz. Ale to! Patrz. Podałbyś mi? Jest pierwsza opłacona! Hubert. Hubert jako był pierwszy, który opłacił. Zobacz co kupił, tam widzę zamówienie za... To chyba są opaski albo smyczka, tak obstawiam. Hubert, dziękujemy za... Silver Tape! Dziękujemy za kup Silver Tape'a. No to będzie gratis jakiś. No dobra, siedzimy tak przez całą noc teraz. O, drugie zapłacone! Barbara! Wasia najpierw chciała mniej, ale później uznała, że te produkty są tak wspaniałe i sobie coś dorzuciła. Drugą część relacji obejrzało 3000 osób, a pierwsza się nie wrzuciła. Nie mówi nic praktycznie.
absolutnie nie ma. To jest jakiś... Nie da się usunąć, bo się nie wrzuciło. Jesteś uziemiony. No dobrze, moi drodzy, więc to była reakcja ekipy na nasz nowy dom. Dom Ekipa Tonosi. I zapraszamy was też na sklep. Ekipatonosi.pl, wpadajcie, kupujcie i te maski. Widzimy się już jutro, trzymajcie się do jutrzejszego odcinka. I na razie, elo!